Ile mam kasy? 11, tylko 39 renów, dobra. Zaraz poziom, więc możemy wyjść i poszukać sobie czegoś, jakiejś roboty. Żeby chociaż ten poziom zrobić jeden. Mam sobie potrzebne czysty specjalne, żeby walić na pięści. Podróżmy, tu nic nie ma. O, z kowalem sobie możemy porozmawiać. Witaj! Witaj. Tak, jestem krasnoludem. Nie! Nie wspieram skrycie ani jawnie Skojatel! Tak, płaciłem już podatek i łapówki. Wielokrotnie. Dzisiaj! Spokojnie. Chciałem tylko porozmawiać. Spokojny, będę w grobie. Czyli optymistycznie szacując na kilka lub kilkanaście dni. Postaram się nie przegapić pogrzebu. Wpadnij też na egzekucję. Raz zagonili mnie na wieszanie nieludzia. Mówię ci, ubaw popachy! Nie przepadają to za nieludźmi, co? Ani tu, ani nigdzie w północnych królestwach. Podobno jakiś urzędnik w Wyzimie dostał ostatnio nagrodę za innowacje. Wynalazł szubienicę specjalnie dla krasnoludów. Co w tym innowacyjnego? Nic, ale jaka oszczędność surowca. Przy produkcji idącej w setki sztuk można zaoszczędzić na drewnie i zrobić więcej, dajmy na to, drewnianych mieczyków dla dzieci. Chcecie o coś zapytać? Słucham. Tu? No i teraz możemy sprzedać te bronie, chociaż nie są one dużo warte, ale warto się ich pozbyć. I tam mam 99 orenów. Dobra, idziemy dalej. Wszyscy pogłupieli. Na razie widzimy, mamy te wszystkie rośliny są nam nieznane. No kurczę, Geralt, otwieraj, a nie zamykaj. Ale mnie suszy. Musimy zrobić specjalną książkę o roślinach polnych. No cóż, na razie znam tylko taki fragment, i trzeba odkryć tu wszystko. Abigail do Wielebnego. Chociaż niektóre, takie jak jaskółcze ziele, już znamy. I tutaj wam powiem, że należy zbierać dużo jaskółczego ziela, gdyż później będzie nam ono strasznie potrzebne do robienia eliksirów. Zwłaszcza jaskółki. A wiemy, jaskółka pomaga nam się szybciej leczyć. A mój brzuch, jak to boli! Przeklęta wiedźma! Powtarza się. Mój brzuch, jak to boli! Idziemy do Abigail. Przeklęta wiedźma! Zobaczmy, co ona tutaj ma. Masz laleczka. Miniaturowa lalka przedstawiająca człowieka. Ciekawe, do czego służy. W tej grze możemy brać, co nam się żywnie podoba i nikt nie będzie miał nam tego za złe. O, jakąś książkę dostaliśmy. Co to jest? Zaproszenie do magii. Książka skierowana do młodych adeptek sztuki. Czytana jest po całej magii i wiedźmińskim znakom. O. A, że to nie. Dostaniemy wpis do glosariusza. O magii. No i tylko o magii. Dobra, gadamy z Abigail. Wiedźmin? Zapraszam. Co się stało temu mężczyźnie? Był niegrzeczny. Niektórzy klienci przychodzą tu dla zaspokojenia swoich żałosnych fantazji, których nie chcę spełniać. Mylą mnie z dziwką, a ja jestem przecież wiedźmą. Będę pamiętał. Nie bój się, wiedźminie. Nie jestem taka straszna, jeśli chodzi o poprzedniego klienta, to niebawem mu przejdzie. Czego chcesz? Musimy kupić... O, red, 200 orenów aż. Tu 5 za sztukę, tu 2. No niestety, książka o roślinach polnych, no, sporo kosztuje. Mam na razie tylko połowę tego, co nam potrzeba. A czaszek Bargesów to na razie nie sprzedajemy.
będą nam później jeszcze potrzebne. Wypełnić ogłoszenie Abigail i jeszcze do paru innych rzeczy. Dobra. No to jedziemy dalej na tej kolejce. Dobrze, ja idę. Dobrze. Nie, nie mam dla ciebie zlecenia. Jaskółczy ziele znowuż. Kaplica Wiecznego Ognia. Później. Na razie zbieramy zioła. Bawimy się w małego zielarza. Nowy zestaw dla super fajnych, super ludzi. Mały zielarz. Tylko 39,99. Kupuj już teraz. Teraz zakupy mango. To jest w stronę krypty, to idziemy tu. Przepraszam za tą przycinkę. Zbieramy tego ziela, ile tylko wlezie. A najlepiej wszystko. Dobra, tam są jacyś ludzie, ale idziemy najpierw tutaj. Jeszcze mam taką główną panią NPC, nie wiem, czy tak można powiedzieć. Była Triss, również Shani. A trzeciego takiego NPC-ta, który jest ważny dla fabuły, za chwilę poznamy. Przepraszam, jeżeli tak mlaskam, ale... No cóż, ciężko mi to, jakby, nie wiem, opanować. No właśnie widzieliśmy Zoltan Chivay. To jest nasz ziomek, właśnie mu musimy pomóc. Zaraz będziesz inaczej śpiewał! Zaraz będziesz inaczej śpiewał! Czego chcecie od tego krasnoluda? To nie ludź! Brodę mu ogolimy! Będzie dla was lepiej, jeśli grzecznie odejdziecie. A, miłośnik nie ludzi, co? Schowaj broń chłystku i przestań machać łapami, bo ci je utnę. Hardy się znalazł! Dobra, chłopaki! Na niego! Ubić to dziwadło! Sami tego chcieliście. Tak, znaki się. Leży. Mamy ten sam poziom.